Szanowni Państwo, dzisiaj mam przyjemność przedstawić Państwu takie obejście wokół opryskiwaczy serii M700. Pokrótce kilka słów, jeśli chodzi o historię opryskiwaczy marki John Deere. Otóż jeśli chodzi o opryskiwacze przyczepiane oraz opryskiwacze samojezdne, produkcja tych maszyn odbywa się w fabryce w Horst, która znajduje się w Holandii. Jest to fabryka, która wcześniej była w rękach marki Duven i historycznie marka John Deere przejęła tą fabrykę i od lat 50. tak naprawdę zaczyna się tutaj historia bardzo mocno rozwijać i w późniejszych czasach John Deere zaczyna produkować swoje produkty. Żółto-zielone opryskiwacze zarówno przyczepiane, jak i w późniejszych latach od roku 2008 opryskiwacze samojezdne. Dzisiaj będę skupiony tylko i wyłącznie na opryskiwaczu serii M700, który tak naprawdę jest najbardziej popularny, jeśli chodzi o polski rynek i cieszy się bardzo dużym uznaniem wśród klientów, którzy go aktualnie używają. Wcześniejsza seria, która była oferowana i sprzedawana na polskim rynku, to była seria 700 i teraz delikatne zmiany w serii M700 i będę miał dzisiaj przyjemność zaprezentować właśnie taki model. W serii M700 mamy do dyspozycji tak naprawdę trzy modele. Jeśli chodzi o wielkość przede wszystkim opryskiwacza, bo tym one różnią się między sobą. Jest to model 724, 732 oraz M740, który stoi tutaj za mną. Są to opryskiwacze odpowiednio o pojemności 2400, 3200 oraz 4000 litrów, jeśli chodzi o zbiornik cieczy roboczej. Zasadniczo opryskiwacze nie różnią się wielkością między sobą. Oczywiście z wyjątkiem takich parametrów jak szerokość robocza, czyli mamy bardzo szeroką paletę do wyboru, jeśli chodzi o belki robocze, od 18 tak naprawdę do 30 metrów szerokości roboczej. Znego rodzaju ogumienie, opcje, ale o tym powiem za chwilkę, kiedy się trochę bardziej zbliżymy do naszej maszyny. Jesteśmy już bliżej naszej maszyny, która stoi za nami. Ja chciałbym o niej opowiedzieć w takich tak naprawdę 5-6 obszarach, jakie są niezwykle istotne. Pierwszy to jest niezawodność tej maszyny. Dlaczego one są niezawodne, wyjaśnię Państwu. Łatwość obsługi, co jest niezwykle istotnym elementem, jeśli chodzi o obsługę opryskiwacza w codziennej pracy. Kolejny element to jakość oprysku, ochrona upraw, jakie rozwiązania tutaj pozwalają ochronić nasze uprawy i również jakość wykonania oprysku oraz jakość wykonania czyszczenia samego opryskiwacza. I na koniec skupię się na tych elementach, które pozwalają pracować w bardzo komfortowych i w bardzo przyjaznych warunkach, jeśli chodzi o operatora. Niezawodność. Skąd bierze się niezawodność w maszynach John Deere serii M700? Otóż przede wszystkim podstawą jest rama. Każdy opryskiwacz ciągany oparty jest na ramie, do której tak naprawdę mocowane są niezwykle istotne elementy, jakimi są oczywiście zbiornik. Na zbiornik chciałbym też tutaj Państwu zwrócić uwagę, a mianowicie zbiornik jest wykonany w całości. Podczas procesu produkcji zbiornika następuje połączenie oczywiście dwóch części jego w sposób szczególny, gdyż do zbiornika podczas produkcji jego trafia granulat, z jakiego wykonany jest zbiornik. Jest on podgrzewany do takiej temperatury, aby ten granulat, z tego granulatu powstała ciecz płynna i ona wydostając się na zewnątrz przy łączeniu dwóch połówek tego zbiornika sprawia, że staje się on jedną całością i nie ma jakiejkolwiek szczeliny, która łączyłaby to, tudzież spawu, czy też nie są klejone te dwie części ze sobą. Tworzą one jedną całość, co przekłada się przede wszystkim na jakość też oprysku, gdzie w zbiorniku nie ma żadnych kątów prostych, żadnych krawędzi. Ułatwia to przede wszystkim czyszczenie tego zbiornika. Kolejny element, jaki jest istotny, jeśli chodzi o niezawodność, to oczywiście belka i w jaki sposób ona jest tutaj zawieszona. Proces produkcji belki w 100% odbywa się w naszej fabryce w Horst w Holandii, gdzie od samego początku ten element jest projektowany, spawany oraz malowany. Na co tutaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę, jeśli chodzi o niezawodność belki, to przede wszystkim proces malowania tego elementu, gdzie odbywa się on kilkuetapowo, mianowicie na ten element wyspawany najpierw jest on odpowiednio oczyszczany poprzez proces śrutowania, gdzie powstaje nam taka bardzo chropowata powierzchnia, co przekłada się na znacznie lepsze przyleganie pierwszej warstwy takiej zasadniczej farby. Następnie nakładana jest druga warstwa farby, która również zawiera cynk, co przekłada się na jakość tego malowania,
i wszystkie elementy są pokryte dwukrotnie warstwą farby. Jeśli chodzi o konstrukcję całej belki, to jest ona oczywiście w takiej przestrzeni, w sensie takim, że wszystkie elementy robocze belki są zawarte wewnątrz tej metalowej konstrukcji. Co więcej, każdy element, który składa się, jeśli chodzi o rozkładanie belki, jest łożyskowany. Również przekłada się to na znacznie dłuższą żywotność naszej belki. Belka też w czasie pozycji tak zwanej transportowej spoczywa sobie w bardzo komfortowy sposób na rolce, która sprawia, że ona nie jest usztywniona i również przekłada się to na żywotność tej belki. Każdy z siłowników, który wykorzystany jest do składania i rozkładania, czy też poziomowania naszej belki, jest też odpowiednio skonstruowany tak, aby podczas procesu rozkładania i składania wyhamować całą energię belki i aby w delikatny sposób ona się złożyła bądź rozłożyła. Również przekłada się to na żywotność tej belki. Nie możemy jeszcze zapomnieć o jednym elemencie w postaci zawieszenia opryskiwacza, które jest wyposażeniem standardowym w opryskiwaczach serii M700. Zawieszenie to nic innego jak dwie poduszki z odpowiedniego materiału, które są pomiędzy ramą a całym opryskiwaczem. Te dwa elementy sprawiają, że już na tym etapie izolujemy jakby opryskiwacz od gruntu, od nierówności, niezależnie od tego, czy maszyna jest pełna, czy pusta, w takim samym stopniu amortyzacja następuje. W jaki sposób? Otóż wynika to z odpowiedniej konstrukcji tych poduszek i z tego, z jakiego one są wykonane materiału.